Siema, siema ekipa, ja jestem Kokolino i witam was w końcu na moim kanale. Ale po pierwsze, jeżeli się tego nie robicie, to subik, łapka w górę, mega polecam, bo brakuje nam tylko i wyłącznie 30 parę subskrypcji, coś takiego. 30-40 subskrypcji nam brakuje, mamy 17 tysięcy, więc serio mordo, nie robisz tego, zostaw suba, łapę w górę. Witam was na PC-cie, sorry trochę za słabszą grafikę odcinka, ale coś mi szwankuje OBS i zaniża mi kurna, tak GTA mi laguje, jak mam OBS na 60 FPS-ach, więc ustawiam go na 30. Coś się dzieje, nie wiem, albo źle ustawiłem przejściówkę pod kartę, albo coś takiego, więc sorry za jakość odcinka, nic na to nie poradzę, nie dysujcie mnie w komentarzach, chociaż się wam przyznałem, nie? Jestem szczery, co nie? Dobra, ale subik, łapka w górę, udostępnijcie ten kanał, co nie każdemu swojemu znajomemu, bo naprawdę lecimy po 17 tysięcy subskrypcji, a brakuje nam chyba 30 albo 40 subskrypcji, więc ekipa, mega, mega was o to proszę, zostawcie suba, łapę w górę w tym momencie. Jeżeli chcecie wziąć udział w giveawayu na 30 milionów, który trwa do końca kwietnia, to co musicie zrobić? Zostawić suba, łapkę w górę, wpaść na mojego Instagrama, mnie tam zaobserwować i napisać gotowe, albo wszystko gotowe pod jakimś, nie wiem, pod prywatną wiadomością i polubić jakieś bylejakie zdjęcie. Tak, dobra, ale nieważne, wsiadamy sobie do samochodu, jak widzicie mam aż 20 rangę i mam sporo kaski na koncie. A sobie wpłacę tą kasę, poczekajcie, a sobie wpłacę tą kasę i zobaczymy, ile tak naprawdę mam kasy w GTA 5 online. Na 20 randze na PC-cie, chwila, one minute please, dobra. O, dobra, na szczęście nie ma lagu, spoko. Dobra, wpłacamy, ile mamy kasy obecnie? 1,5 bańki plus 700, 3 miliony 400 prawie, ja pierdzielę. Kurna, dobra, od razu, gdzie to jest, gdzie opresor? Od razu. Oczywiście, że nie. Nie jestem takim downem. Spokojnie, na profesora jeszcze przyjdzie czas. Jeszcze na to przyjdzie czas, spokojnie. Dobra, ale nieważne. Co ja kupię na początek gierki? Oczywiście na początek gierki kupię coś, co mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo przyda. Czyli kupię oczywiście kosatkę. Kolor to nie, flaga se ustawmy. Polska, gdzie tu jest Polish? Dobra, Polska. Stacja nie potrzeba. Ile warsztat? Nie potrzeba. Dobra, najtańszą póki co kupujemy kosteczkę i zostało mi 1 200 000. Został mi 1 200 000. Szeregowy mówi, że są jakieś mieszkania na promocji, więc sprawdźmy sobie jakieś mieszkania na promocji. Gdzie to są mieszkania? To jest 8. Nie ma, ale mnie owalił chłop. Owalił mnie. Nie ma żadnego mieszkania na promocji. Co za benzło, co za ćwok. Oszukał mnie. Gówno, prawda, nie ma żadnych mieszkań na promocji. Łącznie kupił to najdroższe mieszkanie, na debil. Dobra, mamy takiego już typa, dzwoni do nas. Lecimy sobie do kosatki kupić. Zostało mi 1 116 000. Póki co tego nie wywalam, zainwestuję to. Teraz sobie będę zbierać najprawdopodobniej na opresorka. Ja pierdzielę. A i w ogóle chciałem mega pozdrowić widza, mega pozdrawiam mordeczkę, która mi ci pomogła, dała mi napad z hostowami, więc żuwi dla ciebie, mordo, mega, mega cię pozdrawiam. Nie będę mówić twojego niku, bo nie chcę ci zrobić spamu, zaproszę inne takie. Ale mega ci pozdrawiam i no, może się umówimy jeszcze na jakiś napadzik albo coś, to ci pomogę przygotowaniami, tym tam pochosztujesz. Fajnie będzie, dobra, nieważne. Dlaczego kupiłem kosatkę najpierw? Zbierałem, robiłem tyle warwery, wszystko tam, no jakieś tam głupie gówniane, jakieś gówna robiłem, żeby uzbierać tylko i wyłącznie te 2 200 000, żeby kupić sobie kosatkę. Ale Kokolino, po co ci kosatka, chłopie, co ty planujesz, co ty odpierdzielasz, co ty chcesz zrobić? A kosatkę kupiłem po to, bo napad na Kaju Periko, w ogóle widz mi pokazał kilka fajnych sztuczek na napadzie na Kaju Periko, więc mega cię jeszcze raz, mordeczko, pozdrawiam. Sztuczki mi się na pewno przydadzą, na pewno będą przydatne. Gdzie ja tu mam kurna ten? O Jezu. Dobra, nie wiem. Czekajcie, chyba trzeba w dużych pojazdach to zamówić. Ale to jest spierdzielone. Wezwij kosatkę. Wezwij ponton. Opcję powrotu. Wróć kosatkę, dobra, zwrócimy ją i zamówimy sobie ją na plażę. Ja pierdzielę, w ogóle ten, dzięki mordeczko za to, że mi pokazałeś kilka fajnych druki i patentów na Kaju Periko, więc mega będzie łatwiej teraz dużo XP, bo te stare sztuczki, co ja znam, tu trochę gówniane są, mało trochę przydatne, takie lekko gówniane są, już teoretycznie się by nie przydały, no bo nie oszukujmy się, czasy się zmieniają trochę, sztuczki też się zmieniają. Dobra, w ogóle ja mam nadzieję, że odcinek się w dobrej jakości nagrywa. Kurde, naprawdę bardzo was przepraszam, że ten odcinek będzie w jakiejś słabej jakości. Nie bijcie, dobra, nieważne, nie chcę awantury w komentarzach. Dobra, nieważne, lecimy sobie tutaj na wyspę, zamówmy sobie już pojazd. Nie, to będzie duże pojazdy. Duże pojazdy, kosatka, wezwij. Dobra, wyzywamy sobie kosatkę. I zastanawiacie się tak, będę robić napady, Kokolino się będzie robić cały czas teraz napady. Nie ma póki co żadnego glitcha, więc trzeba sobie poradzić napadami. Nie jest to koniec świata praktycznie, teoretycznie, ja pierdzielę. Można porobić sobie napady, można sobie pogifować napady, można sobie pograć napady i umówiłem się z widzem właśnie, że teraz możemy się na przykład powymieniać napadami.
że ja mu daję ten, to on mi daje ten, inne takie, takie gówniane, i tak zaraz będą jakieś dziwne komentarze, że coś tam, że oszukuję, coś tam, nieważne. Nie oszukuję, naprawdę będę robić napady. To, że jestem mega glitcherem, że jestem królem GTA, nie oznacza, że nie mogę robić napadu czasami, co nie, bo teoretycznie na takich małych rangach będę cały czas sobie XP pizgać level, i znaczy kasy bardziej, myślę, mam wysrane mam na ten level na PC, szczerze. Tylko ha-ha-hajs mnie interesuje, ha-ha-hajs, ein, zwei, drei, hajs. Ale głupie, ale gówno, dobra, nieważne, jedziemy sobie tutaj, kurna, patrzcie, jaki slalom będzie, nawet nie uderzę, dobra, to się wytnie, to się wytnie. Dobra, brum, brum, dobra, ach, jedziemy, dobra. Lecimy sobie do tej kosatki, do tego Pawela, obejrzymy sobie cutscenkę, kurczę, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak to będzie działać. Tu są motorówki, lecimy sobie na motorówki. Kurde, ten Helka by się przydała, kurna, w tej kosatce, kurwa, szkoda, że nie kupiłem. Dobra, nieważne, sorry za przekleństwo, dobra, no w sumie nie sorry, no bo nie powiedziałem nic złego. Dobra, nieważne, w ogóle kiedyś, opowiem wam historię życiową. Kiedyś na wychowaniu w rodzinie, do życia w rodzinie, w szkole, tam w gimnazjum, kiedyś coś tam miałem takie. I pani pyta, jakie znamy zawody, takie dziwne, niezwyczajne zawody. No to ja powiedziałem, kur, czyli pani lekkich obyczajów. I dostałem kur na uwagę, za to, że coś tam, coś tam, coś tam. No przecież kur to zawód, co nie? Pani lekkich obyczajów to jest zawód. Nie chcę tego wymawiać, żeby YouTube nie dał demonetyzacji, bo nie usunął filmu. No ale to jest taki zawód, napiszcie w komentarzach, czy to nie jest taki zawód. No bo mi się wydaje, że to jest taki zawód, co nie? Dostałem uwagę, ale no... Dostałem uwagę. Dobra, kurczę, co my tu mamy? F. Dobra, wysiadamy. Ja pierdzielę. Gdzie ja tu mogę wejść? Jest. Czemu to jest pod E? Ocie panie! Dobra, zapraszam was jeszcze na NB, oczywiście zapomniałem wam wspomnieć, jeżeli chcecie sobie kupić jakąś tańszą gierkę, albo tańsze, nie wiem, karty szarka, albo coś takiego, co zapraszam was na NB. O panie, oczywiście ten głupi cutscenkos, ja pierdzielę, ta głupia cutscenka, okej, nie lubię, napiszcie, czy w tym GTA powinno dać się pomijać cutscenki, szczególnie, czy, że nie wiem, kurna, widzisz tą cutscenkę 30 raz, albo jeszcze gorzej. Ja pierdzielę, mogę klikać wszystko, kurna, i gówno mi to da, bo to są cutscenki, które się nie da pominąć niestety, ocie panie. W ogóle jak to wygląda, jak nie kupisz żadnego warsztatu? Myślę, że to będzie jakoś inaczej wyglądało, ale to samo, tak samo działa. Głupie to, bo powinny być te drzwi zamknięte teoretycznie, bo jak nie mam kupionego warsztatu. W bunkrze to lepiej działa, bo w bunkrze jednak jest wszystko tak jakby odgrodzone, jeżeli nie masz czegoś kupionego, to odgrodzili. A tutaj jest ten, w ogóle ja cały czas mam takiego Pietra Cykora, że to się słabo nagrywa, bo kurna nie ustawiłem 60 FPS-ów, tylko 30, a w 30 może troszutkę nie być takiej płynności, jaką wymagam, więc kurde, kurde, kurde. Ja pierdolę, ale się jaram, szczerze widzowie, serio się jaram. Tyle kurna robiłem, ale to jest spierdolone. Tyle robiłem kurna tych misji, przygotowań i innych takich, że... W końcu mam kosatkę, w końcu można cisnąć hajs, w końcu można cisnąć hajs, oh yeah, w końcu można cisnąć hajs. Dobra, w ogóle jutro będzie live, bardzo serdecznie was zapraszam na sobotniego live'a z GTA 5 online na PC-cie, będziemy sobie robić napady i inne takie, więc mega wpadnijcie, mega wam polecam. Ale korzystając z takiej pięknej chwili, zapraszam was do subskrypcji kanału, zapraszam was też na mego Insta, więc tak, zostawcie suba, łapę w górę, bo brakuje nam między 30 a 40 subskrypcji do 17 tysięcy, więc naprawdę mega, mega się jaram. Ostatnio zaczęliście rozwalać system, właśnie system subskrypcji, więc naprawdę mega, mega szacun dla was, rozwalacie system, więc wow. Dobra, nieważne, jest godzina 22:50, jak to nagrywam teraz. A mamy daily, więc mam jakieś 40 minut na wrzucenie tego z obróbką, z renderingiem. Na konsoli się szybko renderuje, ale nie wiem jak na PC, bo na PC trochę słabiej się renderuje. Dobra, panie, pomijaj to, ja chcę to pominąć, mamo, ja chcę to pominąć. Bez kitu. Jezu, czemu tego nie można pominąć? Ja pamiętam jak do tego wchodziliśmy, do klubu i inne takie, jak wchodziłem pierwszy raz do klubu na tym koncie. To kurna, ale Lipton był, wszystkie te cutscenki, cały czas ja je pamiętam, wszystkie te cutscenki znam na pamięć, a i tak muszę je kurna jeszcze raz oglądać. Jakieś paprochy. O Jezu, jeszcze on... Ej, w ogóle, czemu on mi to kurna tłumaczy, jak ja nawet tego nie mam kupionego i dlaczego on właśnie wystrzelił sobie torpedę o taką? Za to miałem jakiś mandat. W Polsce to już by mandat dostał. W Polsce to już by miał mandat. W Polsce to jakby nie miał maseczki, to już by mandat dostał. No w Polsce jakby ktoś odpalił sobie tak o torpedę, no to o panie, o Jezu.
Nechce vedieť, co by sa s tým stupem stalo. Periskop, teleskop, periskop. Zajebista správa, fajne, zawsze się przyda. Zawsze marzyłem mieć peryskopie. W ogóle napiszcie w komentarzu, czy używacie tego peryskopu, czy nie używacie tego peryskopu. Dobra, już mi się kończy gadka, już nie wiem, co mam kurna gadać. Dobra, Caio Perico oczywiście, słynny napad. Ja pierdzielę. 40 razy robiony. W ogóle mega, jeszcze raz dzięki mordeczko widzu, kurna kocham cię aż. Za te fajne drogi pokazanie, jak się łatwo robi Caio Perico. No bo moim sposobem się trochę dłużej robiło i dosyć trudno i ciężko się to robiło. A twoim sposobem, chłopie, zrobiliśmy to w 3 minuty, kurna. Dobra, nieważne, co my tu mamy? O Jezu, mikrofon mi przeszkadza, muszę sobie trochę podwyższyć go. Dobra, czekaj, statyw. O, dobra, mamy. Podwyższę trochę mikrofon, 4 minutki jeszcze, ten nagrania mniej więcej przeciągniemy. Co my tu mamy? Zarejestruj się jako VIP, dobra, pierwsze te, jak to się nazywa? Pierwsze przygotowanie. Ej, panie, kurna, co jest? Dobra, pierwsze odpalenie. Dobra, login. O, cie panie, to tak to działa, tu jest pod E. Dave, coś tam. Rozpocznij misję, kurna, ile mamy czasu nagrania? 3 minuty, dobra, może zrobimy 4 minuty, dobra, bo chcę się wyrobić tak przed 23, żeby mieć tą godzinę na ogarnięcie tego. Więc chcę się wyrobić to w te 30 sekund. Dobra, nieważne. Opuść kosatkę. Dobra, Jezu, ale to fajnie wszystko się gra. Ja mam kurna, jak przeszedłem na peceta, nie, ja gram na tym, na konsoli jeszcze, żeby nie było, nie? Ale odkąd przeszedłem kurna na peceta, tak się chce grać, kurna, to jest w ogóle co innego. Dobra, czekaj, bo tu widz mnie uczył, jak się pływa, a ja nie nauczy mnie wynurzania się. Którym się wynurza? Widzowie, napiszcie mi w komentarzu, którym się wynurza, bo nauczył mnie pływać, a nie nauczył mnie wynurzać. A, to tutaj trzeba się wynurzyć, dobra, dobra, już nie musi się pisać, dobra, już wiem, już umiem. Coś czuję, że chyba padnę. Dobrze czułem. No nie nauczył mnie chłop pływać do końca. Spierdzielony nauczyciel z niego, spierdzielony typ, nie nauczył mnie do końca pływać. Dobra, panie, dobra, tu się biega. Nauczył mnie pływać, nauczył mnie latać opresorem. Więc spoko, mega ci dziękuję, mordeczko. Kurczę, gdzie my musimy zapieprzać? Na pokładzie samolotu czeka na ciebie przebranie, które odpowiada klimatowi Caio Perico. A, bo my lecimy teraz na zwiat Caio Perico. O matko, dobra, 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 lecimy na Caio Perico. Dobra, widzowie, lecimy na Caio Perico. Dobra, lecimy. Nie wiem, czy w ogóle zdążę, nie? Bo pewnie dolecimy do Caio Perico i będę musiał kończyć odcinek. Bo czas nie będzie, czasu nie będzie, bo wiecie, chcę się wyrobić w tym czasie, chcę się wyrobić w tych minutach, które sobie wyznaczyłem, właśnie jak to mówią, nie? No, wyznaczyłem sobie minuty. Jakbym tam wpadł, to już bym dostał rage'a. Ja chcę puławce o, dobra, może być. Dobra, lecimy. Łach, patrzcie, jaki ze mnie parkour. Kurna, że tak auto mi wydupiło daleko. W sumie ja mogę skoczyć przez barierkę. Ech, nie podskoczę. Za gruby jestem. Za gruba jest moja postać. Udaj się... Spotkaj się ze widzem w kierunku jachtu. No spoko, spotkamy się tam. Dobra, lecimy. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Zostawcie suba, łapkę w górę. Napiszcie komentarz, dotrwałem do tego momentu, a przypnę ci serduszko. Dobra, nieważne. Lecimy. Dobra, która jest godzina? Dobra, mamy jeszcze trochę czasu. Chill. W ogóle ja bym się śmiał, teraz z tego się okazało, że się to nie nagrywa. Ale ja bym się śmiał, by to się jednak nie nagrywało. Ja pierdzielę, ale bym klnął. Ja pierdzielę, ale bym się wkurzył, nie? Bo to było teoretycznie oznaka koniec daily. I to nie jest śmieszne. Panie, chcesz pożar powodować? Dobra, bierzemy moją gablopę. Moja gablopa. FK wsiadamy. FK wsiadamy. Dobra, i lecimy moją gablopą. O panie. No ci powiem, morda, że drive. Dobra, lecimy. Dobra, a wy zostawcie suba, łapkę w górę. Sorry, że tak ciągle wam o tym gadam, no ale wiecie, 30-40 subskrypcji, mamy 17 tysięcy, więc to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Bo do wakacji chciałbym wbić ponad 25 kafli, coś takiego, 20 kafli do wakacji. O Jezu, 30 to marzenia. Dobra, nieważne, lecimy sobie widzowie tutaj. Ocie panie, dobra, kurna, skręcamy sobie w lewo. Elegancko.
3 kilometry zostały. Dobra, to obstawiam, że dojedziemy tak do lotniska i zakończymy odcinek, a ja sobie to zrobię po prostu już po odcinku i nie wiem, w następnym odcinku na przykład zrobimy napad, czy nie wiem, napad zrobię teraz szeregowym, albo kurczę z jakimś widzem, bo to też może być dobre. W ogóle muszę zrobić jeszcze z tym widzem z kilka razy ten napad, żeby tą trasę dobrze poznać. Więc mordo, jeżeli oglądasz ten odcinek, to odpalaj kompa i robimy napad, kurna, bo... muszę ogarnąć, muszę się nauczyć tej trasy, muszę się ogarnąć, nie? Musisz mnie podszkolić, chłopie. Nauczyłeś mnie latać opresorem, więc git, spoko, dzięki ci za to, ale pływać mnie jako tako nauczyłeś, sam się douczyłem, więc... No spierdolone trochę, ale nieważne. I musisz mnie jeszcze douczyć, kurde, tą trasę, taka joperiko, mega by mi było miło i sorry za mój język dzisiaj, ale po prostu mega się spieszę, mega się dzisiaj dużo wydarzyło, bo wiecie, jakby wam to powiedzieć... Zaspałem trochę, nie? I się obudziłem, że o Jezu, przecież ja mam daily, przecież muszę coś nagrać, ja mam odcinka, panie. Jeszcze szeregowy mnie wystawił, bo szeregowemu się nie chce dzisiaj grać. Jeszcze on mnie wystawił i no... Piszcie szeregowy, to jest wszystko twoja wina i będzie dobrze. Dobra ekipa, a więc tak, dojeżdżam już do lotniska, więc to było na tym w tym odcinku, więc zostawcie suba, łapkę w górę, mega dzięki, jeżeli oglądasz ten odcinek do końca, napisz jakiś komentarz dla statystyk, jeżeli dotrwać do tego momentu, napisz jakiś komentarz dla statystyk, masz chłopie serce przypięte do komentarza, więc zostawcie suba, łapkę w górę, to było na tym w tym odcinku, więc zostawcie suba, łapkę w górę, wpadnijcie do mojego Instagrama i siema, to była część pierwsza.